Cześć, witajcie. Dzisiaj mam wam do zaprezentowania czołg T25 Pilot Number 1, czyli kolejny czołg premium, jaki Wargaming dodaje do tej gry. Tym razem jednak będziemy mogli go zdobyć poprzez misje, jakie nam WG da, ale co do misji to jeszcze się wypowiem. Na razie skupmy się w garażu stricte na parametrach tego czołgu. Mamy 5 załogantów z radiooperatorem łącznie. Jest to premka, czołg średni amerykański tieru 8. Załogę, jak widzicie, zrobiłem sobie całkiem niezłą, bo są 4 perki, a tak naprawdę, co mnie do tego skłoniło? Na normalnym serwerze mam dobrą załogę z amerykańskich medów, tam jest chyba nawet 5. perk się robi, albo 4. albo 5. w każdym razie albo taka sama, albo jest jeszcze lepsza. No i chciałem rzetelnie ocenić ten pojazd, a żeby rzetelnie go ocenić, no to muszę go porównać z czołgami, które dysponuję na normalnym koncie, a tam na tym normalnym koncie grywam właśnie na załodze bardzo, bardzo dobrej. Jest to kolejna premka amerykańska średnia. Mamy już Super Pershinga, który stylem oczywiście gry przypomina bardziej Hateka, ale chodzi mi o samo szkolenie załogi z amerykańskich medów. Mamy Patona KR, którego można było normalnie kupić. Mamy Furię, mamy T23E3, tak się chyba nazywa ten czołg średni 7 tieru za kampanię, więc premek do szkolenia załogi, jeśli chodzi o czołgi średnie, w WoCie jest mnogo. I Wargaming mimo wszystko postanowiło dodać jeszcze jeden czołg. Czołg, który moim zdaniem najłatwiej jest porównać z obecnych premek do Patona KR, gdyż styl gry jest bardzo, bardzo podobny. Ale przyjrzyjmy się suchym parametrom. Parametrom, jakby to Jari powiedział. Penetracja 192-243. Jest to penetracja, która starcza w sytuacjach, jak nas rzuci na topkę. Natomiast pamiętajmy, czołg ten ma losowania plus 2 na 10 tierach. 192 pen jest to często za mało, dlatego należy wozić tutaj sporą ilość amunicji premium. Średnie uszkodzenia 240. Normalne jak dla większości medów ósmotierowych. Rozrzut działa 0,36, jest to też niestety wartość taka amerykańska, życzyłbym sobie tutaj troszeczkę, żeby było lepiej, natomiast czas celowania jest bardzo fajny, 2 sekundy na papierze. Do tego, jeżeli sobie zrobimy naprawdę już niezłą załogę, ja jeszcze tutaj jeżdżę na coli, stabilizatorze, tutaj macie jeszcze dosyłacz i optykę, to z tym działem właśnie na stabilizatorze, dobrą załogą i wszystko, ten celownik jest naprawdę bardzo, bardzo mały i to jest największa zaleta tego czołgu, zaraz po jego w ogóle dla mnie największej zalecie, czyli że możecie go zdobyć nie poświęcając tylko swój czas, a nie wydając żadnych kredytów, znaczy żadnych pieniędzy. Dobra, tak wygląda ten pojazd. Mówię, bardzo mi przypomina Patona KR i tak naprawdę styl gry wiele się nim nie różni. Jeśli chodzi o mobilność, cóż my tutaj mamy? Prędkość maksymalna niby 55 km na godzinę, ale uwierzcie mi, będzie wiele z takich map, gdzie będziecie jechać około 45 km na godzinę. Wydaje mi się, że coś jest z oporami gruntu, jeśli chodzi o ten czołg, bo na niektórych mapach on naprawdę jeszcze jakoś daje radę, natomiast no, na niektórych wygląda to dość topornie. Moc na tonę niestety tylko 14,08, jest to dość mało jak na czołg średni i przy podjazdach na górki, tego typu rzeczach również potrafi być upierdliwe. Dobra, tyle gadania z garażu, zobaczmy kilka, tam chyba 2 albo 3 bitwy w tle, a właściwie chyba fragment jednej będzie, tam sobie będę ględził, a wy oglądajcie i słuchajcie. Zaczynamy od bitwy na piaszczystej rzece, na topce, tryb zwykły, jadę na górę, tak jak to na meda przystało. Ja tu będę ględził, a wy sobie zerkajcie właśnie, jak on się porusza, jak podjeżdża. Widzicie, tutaj jadę nawet około tych 50 km na godzinę, czasami trochę mniej, czasami trochę więcej. Zwróćcie uwagę na podjazdach, jak ten czołg będzie zwalniał. No ale dobra, największą zaletą tego czołgu, tak jak wspominałem, jest to, że można go sobie zrobić w jakichś misjach. Tak naprawdę w jakich to nie wiemy, bo Wargaming zapowiedziało, że będzie go można zrobić w ciągu 15 dni, z czego w ciągu tych 15 dni trzeba wykonać 13 misji. Każda misja będzie pewnie inna na różne dni, czyli tak naprawdę no, codziennie praktycznie przez 13 dni będziecie musieli w WoTa grać, a ile tego nie wiemy, dlatego że Wargaming dało informację o pierwszej misji, jaką będzie trzeba zrobić i ona wydaje się dość spoko, wygrajcie 5 bitew, ale pamiętajcie, że jest to premka ósmotierowa, czyli zarabiacz, a czołgów ósmotierowych WG to zbyt łatwo nie daje tak naprawdę. Na ogół te misje wymagają dużo, dużo czasu, więc wydaje mi się, że z każdym zadaniem będzie coraz trudniej. Oczywiście nie mam żadnych informacji na ten temat, nie mogę tego potwierdzić, ale to są tylko moje przypuszczenia.
wrażenia, że z każdym dniem może być tylko trudniej i naprawdę będzie tego czasu trzeba poświęcić coraz więcej. I teraz tak, czy ja zamierzam ten czołg robić? Jeżeli będę miał na to czas, no to przy okazji grania spróbuję. Nie wiem, czy go zrobię, ale spróbuję. Czy bym wydał na niego pieniądze, gdybym miał go kupić? Nie. A dlaczego? Dlatego, że mam już masę innych premek amerykańskich, a czołg ten samym sobą nie wnosi dla mnie absolutnie nic nowego do WOTA. Jest to typowy amerykański czołg średni, czyli gramy na bardzo dobrą depresję działa, która wynosi tutaj 10 stopni, na wieżę, która czasami coś dźgnie i tyle. Tak jak mówię, dla mnie ten czołg przypomina stylem gry bardzo, ale to bardzo mocno KR-kę. Mówię tylko o premkach, bo można oczywiście to samo można powiedzieć, że Pershinga i tak dalej. Można nawet powiedzieć, że w jakimś stopniu Patriota, chociaż wydaje mi się, że z Patriota, czyli z czołgu ciężkiego, jest lepszy met niż z tego pojazdu, bo jednak Patriot ma bardzo dobrą penetrację, a 192 peny w obecnych czasach, jeśli chodzi o premki, które Wargaming wydaje, to nie jest coś nadzwyczajnego, zwłaszcza tak jak mówię, czołg ten ląduje często, znaczy często, no ląduje na dychach, więc tam musicie sobie radzić. Więc jeżeli dysponujecie dużą ilością czasu i chcecie mieć kolejną premkę, możecie sobie ją robić, ale jeżeli macie Patona KR, jeżeli macie Super Pershinga, jeżeli macie Patriota, to zastanówcie się, czy tak naprawdę mielibyście czas, żeby grać kolejnym czołgiem premium, który oferuje porównywalny styl gry, a nawet no, czasami w związku ze słabszą penetracją wymaga od nas więcej i nie oferując żadnej unikatowej cechy. No, jedyne co tutaj się rzuca w oczy, no, to działo, które naprawdę szybko skupia, chociaż no, na papierze jest 2 sekundy, zobaczcie, ten celownik nie jest wcale duży, cyk, skupiamy, strzelamy, trafiamy. Tylko przypominam, ja tutaj sobie załogę zrobiłem na 4 perki, jest bija, jest stabilizator, do tego jest kola. Oczywiście można zamiast optyki wrzucić wentylację, co jeszcze troszkę poprawi parametry tego działa, ale ja już stwierdziłem, że skoro mam słabszą penetrację, a rzuca mnie na 10 tiery, to czasami lepiej coś podspotować i ze spota zarobić kredyty, niż próbować się dingać lub używać amunicji premium. Taktyka ta mi sprawdza się na Patonie KR, gdzie bardzo dużo kredek zarabiam właśnie po spocie, więc skoro ten czołg, jak dla mnie, przypomina bardzo mocno ten pojazd, no to zastosowałem dokładnie takie samo rozwiązania. Czas przeładowania z takim ustawieniem, czyli z biją, kolą, racjami bojowymi, znaczy no, kola to racje bojowe z biją, z racjami bojowymi dosyłaczem wynosi 6.30, czyli jest to czas przeładowania nie jakiś rewelacyjny, ale dużo premek ósmotierowych ma porównywalny ten czas przeładowania. Oczywiście z wentą jeszcze możecie troszeczkę sobie zejść. Nie jest tragiczny, nie jest jakiś mega szybki, jest po prostu normalny. Tutaj już się bardzo pokusiłem na tą T3-2. Wiedziałem, że ten CDC-ek właśnie w tym momencie mnie skończy, ale bitwa była wygrana. 2700, prawie 2800 uszkodzeń zrobionych, 160 po asyście. Bitwa oczywiście będzie wygrana, zerknijmy na screeny, a potem pokażę Wam kolejne potyczki. Za tę bitewkę wpadła odznaka drugiej klasy, 2800 uszkodzeń, własnych 160 po asyście. To był topowy damage, niecały 1000 expa bazowego. Kredytów brutto wpadło 86 000 za taką bitewkę. Ja oczywiście tutaj dużo wydałem i na amunicję premium, i na materiały eksploatacyjne, więc na czysto zarobione niecałe 34 000, właściwie to troszeczkę powyżej 33 000. Dobra, przejdźmy teraz do drugiej bitewki. Tutaj mam pokazaną, znaczy przygotowany właściwie fragment bitwy. Zobaczcie, jest 11-4, a w pewnym momencie było 9-2, kiedy prowadzimy. Kapują dwa czołgi naszą bazę. E4 i E7. Zobaczcie, ile czołgów jest w mieście. Znajduje się tam tylko TVP-ek i VK7201. Wydawać by się mogło gładkie zwycięstwo, no przecież taka przewaga na dwa czołgi. A zobaczcie, jak to się wszystko tutaj składa. Ja oczywiście musiałem wrócić, bo mój TVP-ek czy Batshat miał absolutnie gdzieś to, że baza jest kapowana. Wyjeżdżam, tak, chciałem zdekapować E4, odwrócić jej uwagę, żeby artyleria wyjechała i zrobiła swoje, i tak właśnie się stało. Niestety, no 12-8, gdzie jest ten TVP, gdzie jest ten RHM, dlaczego nikt nie przyjedzie, nie objedzie, nie pomoże mi? No ale no tak to wygląda. Oczywiście losowania na dziesiątki, więc używam amunicji premium, nastrzelałem ogólnie 2000, co i tak jest całkiem niezłym wynikiem.
Naprawdę nie spodziewałem się, że te czołgi w mieście będą miały taki problem. Teraz Eseta poradziła sobie z artylerią, no ale na to byłem gotowy, że coś takiego się zdarzy. Miałem nadzieję tutaj na zgęszenie tej Esety razem, jeszcze nawet z uszkodzeniami, a nie wyszło z tego absolutnie nic. Niestety, no kaliber działa, pewnie to ta gąska nie była uszkodzona. Zobaczcie, co stało się w mieście. Wszystko się ode mnie praktycznie poskładało, zrobiło się 12 do 11, a TVP jak stał na środku, tak stoi, zamiast użyć mobilności, podjechać, podkręcić, to nie, po co? Lepiej dać wytłuc teraz tym VC i TVP-kowi miasto. Masakra. Oczywiście tę bitwę... O, zobaczcie, chciałem wam pokazać ze względu na te podjazdy, jak wygląda to w wykonaniu tego czołgu. Oczywiście... Kolejny raz można zobaczyć, że ten skupiony celownik jest bardzo dużym atutem. Ja wiele czasu nie potrzebowałem, żeby oddać strzału w esetkę na tak bliski dystans. Jest to też plus w połączeniu z 10-stopniową depresją, więc jeżeli takie cechy was przekonują, no to sobie tego pilota spokojnie możecie robić. Ale jeżeli macie Patona KR, no to będzie tylko i wyłącznie was kaprys, bo raczej ten czołg nie zaoferuje wam diametralnie różnego stylu gry niż oferują inne amerykańskie medy, ale jeżeli ten styl gry lubicie, no to prawdopodobnie i ten czołg przypadnie wam do gustu, tylko kwestia doboru amunicji, no i tyle. Następną bitwę, jaką wam chcę pokazać, to już tamta bitwa już będzie w całości, bitwa, która właśnie idealnie układa się pod amerykańskiego meda, więc też zachęcam do poświęcenia czasu. No i tutaj sytuacja ma miejsce taka, że z 9 do 2 zrobiło się 12 do 12. Przyjeżdża tutaj TVP do Esety. Ja podjeżdżam. Tutaj jest 13 do 12. Szukam przestrzału na tego TVP-ka. Niestety nie znajduję. I tyle, no i czekam na praktycznie na nieuniknione, ale przede wszystkim chodziło mi o pokazanie właśnie tego fragmentu, tego podjeżdżania i tego właśnie, jak to działo. Fajnie, naprawdę bardzo, bardzo fajnie się skupia, a często przy bliskich odległościach w ogóle nie musicie nim skupiać. To jest niewątpliwy plus. Wieża czasami potrafi odbić. Czy można na nią polegać w wielu ilościach bitew? Tego nie wiem, bo nie grałem tym czołgiem nie wiadomo ilu też bitewek, bo na koncie testowym nie bardzo lubię poświęcać bardzo dużo czasu na takim koncie testowym, no bo te kredyty, które tutaj robię, to i tak one mi do niczego się nie przydają. Raczej chodzi mi o taki pogląd na czołg, tak? Zagranie iluś tam bitewek, zobaczenie, jak sobie radzi w niektórych sytuacjach, na dychach, na topce, przy różnych podjazdach, przy zdobywaniu jakichś miejscówek. No ale czasami to też takie, że tego działa nie do końca, trzeba skupiać, jest cały czas skupiony, może was oszukać. O, na przykład tutaj. Postanowiłem oddać strzał, to było totalnie, totalnie bez sensu, bo normalnie należało to działo skupić. No i cóż, spodziewałem się zrobi ruch taki, że odjedzie, że pojedzie od góry, a nagle patrzę, kurde, baza jest kapowana. I niestety, fałka mnie zaskoczyła dołem, ja też nie zdążyłem się jakoś szybko obrócić. Demonem prędkości niestety ten pojazd nie jest i to często daje się odczuć. Bitewka niestety będzie przegrana. RHMik nie da rady tej fałki załatwić, co akurat trudno się dziwić w tej sytuacji. No ale to, co chciałem pokazać z tej bitewki, to widzieliście, jak mniej więcej właśnie wytraca ten czołg moc na bardziej stromych podjazdach. A teraz ostatnia, taka najprzyjemniejsza bitwa, jaka mi się na tym czołgu trafiła. Jeszcze tylko zerknijmy na screeny. A screeny za tę bitewkę wyglądają tak, że tutaj była akurat pierwsza klasa, porażka niestety, medal wsparcie, 2500 uszkodzeń. Swoich 1700 po asyście, to był czwarty wynik, biorąc pod uwagę moje czołgi dziesiątotierowe, to nie było tak źle. 20 strzałów oddanych, 17 trafionych, 10 z przebiciem, niestety, znaczy brutto tutaj wpadło ładnie, bo prawie 96,5 tysiąca kredek, ale wydałem bardzo dużo na amunicję premium. No na dziesiątkach niestety strzela się tym goldem często. Dobra, zobaczmy ostatnią bitwę najważniejszą, tam gdzie idealnie podpasowuje się to pod mojego meda, jakim jest 125 Pilot Number 1. No i mamy bitewkę, o którą mi chodziło. Dlaczego ta bitewka podpasowuje dla tego meda? Po pierwsze, jesteśmy na topie i tutaj wtedy ta penetracja wynosząca 192 spokojnie nam starcza na większość przypadków.
Dwa, jest to mapa, w której są miejscówki, gdzie mogę wykorzystać swoją depresję działa, a przy okazji również zasięg widzenia i sobie spotować tutaj czołgi, które są z tyłu. Strzelać w nie, na szczęście wszystko tutaj, co przyjechało, jest papierowe, więc moja penetracja spokojnie daje radę. Troszeczkę za ostro podjechał moim zdaniem ten szóstotierowy Szwed, czołg średni. Ja na razie chcę właśnie wykorzystać swoją miejscówkę. Tutaj dwa ostatnie strzały nieudane, przy okazji chciałem coś podspotować dla artylerii. Wyjeżdża TVP, trudno mu się dziwić, chciał wykończyć. Teraz ja potrzebuję trochę tutaj wsparcia. Bałem się tak naprawdę, że ten T69 nie będzie mógł mnie wspierać, ale bardzo ładnie pomógł z T25. TVP VTU nie ma idealnego opuszczania działa, dzięki czemu ja zyskałem troszeczkę czasu. W końcu mnie strzelił, ale mimo wszystko zajęło mu oddanie tego strzału wiele, wiele sekund. Podjeżdża jeszcze 50-100 i gdyby teraz te dwa czołgi się na mnie wylały, no to miałbym przerąbane. Ale jak to w WoCie często bywa, jest problem, kto wyjedzie pierwszy i kto zbierze, a to gra na moją korzyść. Oczywiście dwie artylerie w drużynie przeciwnej mogą zrobić robotę, ale jest to ryzyko, na które jestem gotów, dlatego że również mam artylerię w swojej drużynie i liczę na ich pomoc, o właśnie tak jak teraz, dzięki czemu uszkodzenia po asyście ładnie podbijają swoją wartość, do tego uszkodzenia swoje również robię. Wykończyłem tą szósteczkę gdzieś tam z tyłu, cały czas na schron stoi, nie wiem czy on nie zdaje sobie sprawy, że jest cały czas na spocie, obrywał, teraz jeszcze podjeżdża TVP. Bez problemu go przebiłem. No to są to czołgi papierowe, więc moje działo robi robotę. Zobaczcie, to co mówiłem, oczywiście nie zawsze tym dziełem traficie, ale i tak taka sytuacja, że sobie wyjeżdżacie, cyk, strzelacie, trafiacie, bo działko jest ładnie skupione. No oczywiście na duży dystans ta celność 0,36 daje się czasami we znaki, ale myślę, że gdyby mu dano celność powiedzmy 0,34 przy takim skupionym celowniku, to działo byłoby cud mit i orzeszki, ale takie nie jest. Jest dobre na bliższy dystans, na dalszy bywa kapryśne. 7-4 wygrywamy tutaj, kupomioty robią robotę, strzelają. Nie wiem tak naprawdę jak ten strzał nie wszedł. Szkoda troszeczkę, bo miałbym kolejnego fraga, no ale nieważne, ta strona jest ogarnięta. Tutaj niechcąco oddałem strzał, zawracam, dlatego że druga flanka nam pada. No i to co mówiłem, mobilność z nią bywa różnie. Zobaczcie, tutaj po torach długo mi zabiera rozpędzenie tej maszyny. Wystarczą jakieś opory gruntu, gdzie nagle przypominamy sobie, że ten czołg to jest niby czołg średni, ale tak mobilnościowo to nie do końca. No i te 14 koni na tonę również przy rozpędzaniu się czy podjeżdżaniu na górki daje się we znaki, ale dla fanów amerykańskich medów to nie jest raczej nic nowego, więc myślę, że jeżeli ktoś właśnie grał tamtymi czołgami, to i do tego się przyzwyczai. Mamy 8-6, miasto pada, ten AMX-12T jeszcze żyje, pytanie jak długo. Oczywiście my przyjęliśmy jedną flankę, przeciwnik trzyma drugą. Ja podjeżdżam na gdzieś w okolice wzniesień, no bo górki przyjacielem moim zawsze będą przy takiej depresji. No i mamy Fertka. Teoretycznie mógłbym strzelać ze zwykłej amunicji po dolnej płycie, ale właśnie przy celności 0,36 na ten dystans te pociski potrafią pójść gdzie indziej niż celujecie. Teraz tak naprawdę trafiłbym pewnie ten strzał, gdyby nie szturchnięcie przez SU-100Y. Pojawia się T25AT, więc skupiam się na razie na nim. Pierwszy strzał oddany. Pada 11-7. Ja mam 2000 uszkodzeń zrobionych. Teraz na wariata jedzie artyleria. Nie wiem, co tam kolega chciał zrobić tą artą. W każdym razie tutaj mam na niego ładny przestrzał. Dałem, żeby nie kapowali bazy, gdyż no raczej bitwa jest wygrana. 12-7. Chciałem teraz zgęsić tego Fertka, żeby złapać jeszcze uszkodzeń po asyście, ale się niestety nie udało. Tutaj celowo wystawiałem wieżę, żeby na strzał, żeby zobaczyć, czy jestem w stanie odbić działo Fertka. Jak widzicie, udało się, co pokazuje, że można. 5 fragów, 2800 zrobione, 1700 po asyście i z trzeci próbuje się wracać do bazy. Oczywiście mam tutaj załadowaną już amunicję premium ze względu na Fertka. Nie chciałem się przeładowywać w tym momencie. Tutaj szkoda wielka, że ten strzał nie wszedł, no ale Bokisa trzeciego bywa bardzo często zdradliwy, nawet dla działu
dużo, dużo lepszych. No i w tym momencie złapałem od T34, od Panzerboxa, chociaż tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia dlaczego i o co mu chodziło. Ale cóż, wielu graczy na randomach się nie da po prostu zrozumieć. Wygrywamy przez skrapowanie bazy, ja jeszcze oddaję strzał i zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabite w kątem wpadła odznaka mistrzostka asa pancernego oraz high caliber. 3320 uszkodzeń własnych, do tego 1738 uszkodzeń po asyście i 5 fragów dało. Ładny wynik bazowego expa, 1457 punktów, no i meczkę za to przyznało. Niezły wynik tutaj jeszcze Super Pershinga, ładnie nastrzelała artyleria, więc ogólnie kilku graczy z mojej drużyny dało radę. Ten T34, który we mnie strzelił nie wiadomo dlaczego, zrobił całe 90 uszkodzeń i jednego fraga. 29 strzałów oddanych, 20 trafionych, 17 z penetracją na te 3320 uszkodzeń, 1288 na dystansie powyżej 300 metrów, ale prawdopodobnie to było i tak po moim spocie, więc stąd tyle tego expa. Pokonany dystans prawie 2,5 km. No i na czysto zarobione niecałe 46 tysięcy, ale zobaczcie, jeżeli nie używałbym materiałów eksploatacyjnych, jeżeli używałbym troszeczkę mniej golda, to naprawdę dałoby radę zarobić, bo brutto wpadło 113,5 tysiąca. To, że strzelałem goldem i że używam racji bojowych i tego typu zestawów naprawczych, to jest tylko mój kaprys, bo tak jak mówiłem, ja na takich zestawach grywam też na pojazdach premium amerykańskich, więc chciałem mieć jak największe porównanie. No i cóż mogę powiedzieć, czołg niczego sobą nowego do gry nie wnosi, ale nie jest też moim zdaniem totalną kaszaną. Fajnie, że Wargaming daje po raz kolejny możliwość zrobienia takiego czołgu w misjach. Ile czasu poświęcimy na tę misję? Nie wiem. Ale jeżeli ktoś ma czas, chce mu się, może i może ten czołg zdobyć. Ja nie wiem, czy będę tę misję robił. Postaram się, jeżeli będę miał czas. Jeżeli nie, to wiadomo, że tych misji nie zrobię. Natomiast pieniędzy na ten czołg bym nie wydał, gdyż mam inne amerykańskie premki, które część lubię, częścioma już grałem i ten czołg nie daje mi totalnie odmiennego stylu gry, przez co bym stwierdził, o kurde, warto go kupić, bo czymś takim jeszcze w tej grze nie grałem. Nie, jest to po prostu po raz kolejny, moim zdaniem, pewien rodzaj klona, który coraz więcej takich czołgów w tej grze jest, czyli klonujemy coś, zmieniamy mu lekko lub, nie, lub prawie wcale i dajemy do gry. No ale Wargaming tak robi, czy to się nam podoba, czy nie, to jest inna sprawa. Najważniejsze, że tutaj poza możliwością zapewne zakupu tego czołgu będzie możliwość zrobienia go, poświęcając tylko i wyłącznie nasz czas. Dobra, trochę naględziłem, ale mam nadzieję, że mimo wszystko ten materiał Wam się podobał, że ogólny przekaz jest zrozumiały. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału. No i cóż, czekam na Wasze opinie w komentarzach. Dajcie znać, co Wy sądzicie po tych bitwach, po tym, co ja Wam pokazałem. Czy według Was ten czołg również nie wnosi niczego nowego do gry, czy może jednak oferuje coś, czego ja nie zauważyłem? No i dajcie też znać w komentarzach, czy będziecie robić ten czołg, jeżeli będziecie mieli czas, czy chcecie podjąć się wyzwaniu robienia tych misji na pojazd, jakim jest T25 Pilot, czy ewentualnie kupilibyście go za realną gotówkę. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się, cześć!